film będzie opowiadał o niemocy twórczej, braku pomysłów i przede wszystkim o tym, że stworzenie prostej historii na potrzeby etiudy filmowej wcale nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Nie zrozumcie mnie źle. Samo wymyślanie jakiejś opowieści nie jest dla mnie problemem. Mogę na zawołanie wymyślić dowolną historię o superszpiegach, kosmitach lub czarodziejach. Ale wszystkie one będą dobrze wyglądać na papierze, nie rolce filmowej. O czym więc mogłaby opowiadać moja etiuda filmowa? Mam pustkę w głowie. Wiem jedynie, że to powinna być bardzo prosta historia. Tylko o czym miałaby ona opowiadać? O życiu na blokowisku? O samotnym układaniu jęgi? O ludziach czekających na tramwaj? O wakacyjnym lenistwie? A może... Tak, już wiem! O dziewczynie, która pewnego pięknego dnia znajduje porzucone tajemnicze szpilki, które okazują się być 7-milowymi butami. Dzięki nim udaje się do Paryża i... Nie, stop! To też dobrze wygląda tylko na papierze, ale jest niemożliwe do pokazania na amatorskim filmie. O czym więc będzie opowiadać moja etiuda filmowa? Chyba po prostu o niczym. Nie wiem nawet, jak miałaby brzmieć puenta tej opowieści. Może tak, że wymyślanie prostych historii z życia wziętych jest znacznie trudniejsze od niczym nieskrępowanego fantazjowania? A może to brzmi zbyt wydumanie? Już nie wiem. W każdym razie to wszystko, co miałam wam do powiedzenia i pokazania.